Zadanie 18 z matury 2013 za 1 punkt. Punkt S o współrzędnych minus 4,7 jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q ma współrzędne 17,12. Zatem punkt P ma współrzędne i tutaj masz 4 możliwości do wyboru. Mamy odcinek o znanych współrzędnych środka odcinka. Jeden z końców również ma znane współrzędne, zaś do obliczenia są współrzędne A i B punktu P. Pierwszą współrzędną środka odcinka wyliczamy, obliczając średnią arytmetyczną pierwszych współrzędnych końców naszego odcinka. Drugą współrzędną środka odcinka wyliczamy, obliczając średnią arytmetyczną drugich współrzędnych końców naszego odcinka. Współrzędne środka są znane, jest to minus 4,7, ale w jaki sposób one są obliczane? Otóż dodajemy pierwsze współrzędne końców naszego odcinka, czyli w naszym przypadku dodajemy a plus 17 i dzielimy na 2. Zaś jak obliczana jest druga współrzędna? Obliczamy średnią arytmetyczną drugich współrzędnych, czyli b plus 12 dzielone na 2. I zauważamy, że to są współrzędne tak naprawdę tego samego punktu. To są współrzędne środka odcinka. Tutaj mamy współrzędną x-ową, tutaj współrzędną y-ową. Ten element musi być równy minus 4. Jest to również pierwsza współrzędna x-owa środka naszego odcinka. A to jest druga współrzędna y-owa środka naszego odcinka. I ta liczba z kolei musi być równa 7. Czyli po prostu przyrównujemy pierwszą współrzędną do pierwszej współrzędnej pochodzącej ze wzoru. Czyli piszemy minus 4 równa się ten cały oto element. Dalej 7 równa się ten oto cały element. Teraz należy obliczyć taki prosty układ równań. W pierwszym równaniu i w drugim mnożymy równania przez 2 w celu likwidacji mianownika w jednym i drugim równaniu. Czyli tutaj dwójka i ta dwójka się skróci. Z tej strony otrzymujemy a plus 17, a 2 razy minus 4 to minus 8. Na dole jest podobnie. 2 razy 7 to 14, a te dwójki się skrócą i otrzymamy b plus 12. Minus 8 przepiszemy, 17 zmieni stronę, zmieni znak, a a zostaje po prawej stronie. Z drugiej strony zrobimy podobnie, 14 przepisujemy, 12 zmieni stronę, zmieni znak, a b zostaje po prawej stronie. Teraz wystarczy sumować liczby ujemne, czyli w tym wypadku nasza literka a będzie równa minus 25, minus 8 i minus 17, to jest minus 25, a 14 minus 12, to po prostu b będzie równe 2. I otrzymaliśmy już współrzędne punktu p, to jest minus 25 i 2. Pierwsza współrzędna a jest równa minus 25, druga b 2. Czyli naszą odpowiedzią jest punkt c.